Wydaje nam się, że niedawno zaczęliśmy nasz cykl debat akademickich Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a to już mamy debatę 29, w dodatku pod dosyć straszliwym tytułem Od końca historii do końca świata, ale takie mamy chyba czasy. Witam serdecznie magnificencję pana rektora Macieja Żukowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego i panią rektor Bogumiłę Kaniewską z naszej Alma Mater. Witam serdecznie naszych, dzień dobry, witam naszych gości. Tym razem debatę poszerzyliśmy o pana profesora Zbigniewa Kundzewicza, wybitnego znawcę problematyki klimatycznej, o której tutaj będziemy z pewnością dzisiaj dużo mówić, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego i Polskiej Akademii Nauk, panią profesor Annę Matuszczak z Uniwersytetu Ekonomicznego, pana profesora, ekonomistkę w zasadzie nie dodaję, bo automatycznie jak wymieniam profesora z Uniwersytetu Ekonomicznego, na ogół wiem, że jest ekonomistą, prawda? Witam pana profesora Tomasza Polaka, no powiem teologa i przedstawiciela czy założyciela pracowni pytań graficznych. Granicznych, przepraszam, oczywiście. Z tym teologiem już trochę słabiej, ale dobra. No, taki niezależny, nie teolog w takim potocznym naszym znaczeniu tutaj. I profesora Przemysława Czaplińskiego, który jest literaturoznawcą, antropologiem literatury. I w tym naszym bardzo zróżnicowanym gronie będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na naszych oczach, właściwie w ostatnich momentach nawet. Ale wpierw chciałem oddać głos pani profesor Bogumile Kaniewskiej, naszej rektorce. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, panelistów, oczywiście pana rektora, prowadzącego, a także osoby zgromadzone przed ekranami komputerów, bo ciągle jeszcze te nasze debaty odbywają się w cieniu pandemii. Przykre jest to, że tych cieni pojawia się coraz więcej. To są cienie rozmaitych zjawisk politycznych, to cienie tego, co się dzieje z klimatem. I tak się składa, że ten dzisiejszy dzień jakoś wyjątkowo się, jak przed chwilą w kuluarach profesor Podemski zauważył, wyjątkowo wpisuje się w tematykę naszej debaty, która ma mówić, czy ma racjonalizować trochę nasze lęki. Pewnie wszyscy z państwa tego doświadczają. Z jednej strony pandemia i generalnie trudna sytuacja od 2 lat, już 2 lata się zmagamy z sytuacją pandemiczną. Z drugiej strony zagrożenia klimatyczne, to co dzieje się na naszej planecie, co w ostatnich dniach bardzo wyraźnie pokazuje także siłę natury. Wszyscy z państwa, którzy doświadczyli siły wichur, które ostatnio się przetaczają nad Polską, wiedzą, że to jest jakieś zagrożenie, które wydaje się znacznie mocniejsze od naszej racjonalnej myśli. Wreszcie bardzo trudna, napięta sytuacja polityczna, która się w ostatnich dniach materializuje w naszych spojrzeniach na wschód, na to, co dzieje się między Rosją a Ukrainą, a co do czego nie mamy wątpliwości, że będzie miało też wpływ, czy ma już w tej chwili na nasze losy. Te wszystkie zjawiska i jeszcze wiele, wiele innych momentami sprawiają, że rośnie w społeczeństwie poczucie lęku, poczucie niepewności, poczucie, że przyszłość jest jedną wielką niewiadomą i że przeszliśmy już ten moment, kiedy wydawało się, że nasza przyszłość społeczno-polityczna, ale także przyszłość całej planety rysuje się
optymistycznie dzięki wielkości ludzkiego umysłu. Otóż ta wielkość ludzkiego umysłu dzisiaj trochę musi z pokorą pochylić głowę przed zjawiskami, z którymi sobie nie bardzo daje radę. I o tym będą rozmawiać nasi znakomici paneliści. Aż trudno pomyśleć, o jakich rozmaitych kryzysach będą Państwo mówić. Na pewno będziemy mówić o tym, że jest poczucie jakiegoś co najmniej przełomu, jakiegoś końca. Co dalej? Co po tym końcu? Co po końcu świata? To już nie ja będę odpowiadać. Dziękuję. Dziękuję pani rektor uprzejmie. Proszę państwa, no właśnie, 50 lat temu opublikowano raport rzymski, pierwszy taki właściwie ważny dokument, który pokazywał, co czeka świat, jeżeli nie zatrzymamy się, jeżeli nie przestaniemy tyle konsumować, jeżeli nie powstrzymamy zagrożeń ekologicznych. No, nie przewidywaliśmy wtedy, że upadnie komunizm, chociaż Andrzej Amalryk napisał taką książkę, czy Związek Radziecki przetrwa do 1984 roku. No i potem przyszła trzecia fala demokracji, piękne lata przełomu lat 80. i 90. i pojawiła się koncepcja trochę też nadinterpretowywana, że oto doszliśmy do kresu historii. Potem oczywiście pojawił się 11 września i kryzys 2008 roku i powoli młode pokolenie sobie uświadamiało, że będzie miało gorzej niż ich rodzice, a my sobie uświadamialiśmy, że lepiej już było. No i na to naszła fala populizmu, ale mimo wszystko nie sądziliśmy chyba, że będziemy przeżywać tornada w dosłownym tego słowa znaczeniu, do tej pory obserwowane tylko na ekranach telewizorów, tornada polityczne, i że wreszcie staniemy przed wyzwaniem, jakim jest być może lada moment wojna, która lada moment wybuchnie u naszych granic, i tylko należy sobie życzyć, żeby jeszcze do tego się nie przekształciła w kolejną wojnę światową. I wchodzimy w klimat katastroficzny, co prawda ten termin nie raczej się odnosił do XIX-wiecznych nurtów w kulturze, ale wydaje mi się, że oddaje dobrze, jak już pani rektor mówiła, nasze nastroje, nasze emocje. I w związku z tym miałbym pierwsze pytanie do państwa, czy w waszych dyscyplinach klimatologii, ekonomii, teologii, literaturoznawstwie, ale szerzej w nauce, kulturze, widać tą nadchodzącą katastrofę. Bo mamy też i przecież przeciwne narracje, którym też trudno odmówić racji bytu, że oto żyjemy w najlepszym ze światów, że mamy najmniej analfabetów, że najdłużej żyjemy, że nigdy tak średnia długość ludzkiego życia nie była tak wysoka, że leczymy choroby, które kiedyś były nieuleczalne, więc mamy te dwie, że jednak mimo nierówności społecznych, mimo biedy mamy mniej głodu niż kiedykolwiek przedtem, więc mamy dwie sprzeczne opowieści o tym świecie. No właśnie, bardzo chciałem prosić państwa o odpowiedź na to, szeroko rozumianą odpowiedź też na pytanie, które jest bardziej bodźcem do wypowiedzi, o to, jakie jest miejsce tych katastroficznych wizji w nauce, kulturze, sztuce. I jako pierwszemu oddaję głos naszemu gościowi, profesorowi Kundzewiczowi. Bardzo proszę, panie profesorze, 5 minut. Bardzo dziękuję. Myślę, że warto by zdefiniować katastrofę jako wydarzenie pociągające za sobą straty materialne i straty w ludziach. Czasami dodaje się atrybuty nagłe, niespodziewane, ale uważam, że nie jest to potrzebne. Katastrofy mogą być naturalne albo zgotowane przez człowieka. Ja zajmuję się tymi pierwszymi. Jako profesor nauk o Ziemi interesuję się ekstremami klimatycznymi.
zjawiskami pogodowymi. I sporo z takich zjawisk obserwujemy tutaj, w Wielkopolsce. Nawet w tej chwili za oknem. A bardzo dziwne jest to, że to jest trzecie zjawisko osobne w ciągu 6 dni. Mieliśmy wichureń w czwartek, zniszczyła i zabijało ludzi. Mieliśmy w sobotę, dzisiaj poniedziałek. Efektów jeszcze nie znamy, ale to jest niezwykła suita. Trzech wichur. Oprócz tego miewamy suszę 2018-19. Susze, które wywołały wielkie straty materialne. I bardzo sucha wiosna roku 2020. Czasami mamy niszczący nadmiar wody. Na przykład tu, gdzie mieszkam, 22 czerwca w zeszłym roku spadło w ciągu 2 godzin tyle deszczu, co normalnie w 6 tygodni. Były straty. A czasami zdarza się fala upałów. Na przykład w roku 2019 było w Poznaniu w czerwcu aż 12 dni z temperaturą maksymalną ponad 30 stopni. Zdarzyło się 37 i 38. To był czerwiec z innej bajki. Nie tak dawno i u nas. Mówimy o wichurach teraz za oknem, ale w roku 2017 było jeszcze gorzej. Wichury w sierpniu i później w październiku położyły wiele tysięcy drzew, również w Wielkopolsce. Ale na szczęście nasz kraj nie jest jakoś specjalnie narażony na takie zjawiska. Gdzie indziej są one jeszcze większe i prowadzą do jeszcze większych strat. Bardzo dobrze liczy się te straty w Stanach Zjednoczonych. I Amerykanie obliczyli, że w ciągu ostatnich 42 lat było tam ponad 300 katastrof naturalnych, z których każda spowodowała straty ponad $1 miliard. Jeśli to podsumować, to wychodzi ponad 2 biliony, a więc 2 000 miliardów dolarów. Czasami nieszczęścia chodzą w stadach. Na przykład w roku 2017 Amerykanie przeżyli 3 huragany w ciągu 2 miesięcy. I łącznie spowodowały one 300 miliardów strat i 3 000 ludzi straciło życie w Stanach i w Puerto Rico. Jeszcze gorzej jest w Afryce i w Azji. To znaczy tam nie ma aż tak wielkich strat materialnych, ale umiera bardzo dużo ludzi. Do dzisiaj jeszcze susze i głód zabijają mieszkańców Afryki. Już nie tak jak przed 30 paru laty, prawie 40, kiedy straszliwa susza w Sahelu zabiła 300 tysięcy ludzi w Etiopii i 150 tysięcy w Sudanie, ale ciągle to są dziesiątki tysięcy. Od czasu do czasu zdarza się potężna powódź sztormowa w nisko położonym kraju Bangladesz. I też potrafi zabić 300 tysięcy ludzi. Jedno zjawisko, jedno zdarzenie. Ja się nie zajmuję takimi katastrofami jak uderzenie asteroidy, czy erupcja wulkanów, czy trzęsienie ziemi. Ale oczywiście nastawiam uszu kiedy o tym słyszę. Tym bardziej, że takie zjawiska mają reperkusje klimatyczne. Na przykład po uderzeniu asteroidy czy po dużej erupcji wulkanu zmienia się klimat przez jakiś czas. Później wraca do normy, wcześniej lub później, ale straty mogą być kolosalne. I jako przykład takiego zjawiska podałem drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w roku 2004, czyli tsunami 26 grudnia 2004. Podwodne trzęsienie ziemi pod dnem oceanu blisko Indonezji, które spustoszyło wybrzeża Oceanu Indyjskiego. 230 tysięcy ofiar. A więc liczba Finów, którzy stracili życie podczas katastrof naturalnych w swoim kraju, jest niższa niż liczba fińskich turystów, którzy stracili życie tam, na wakacjach, w ciepłych krajach, w Tajlandii. Ostatnie może hasło z mojej domeny naukowej. Zmiana klimatu, można ją określić następującym stwierdzeniem. Ekstrema bardziej ekstremalne. Z jednym wyjątkiem, mianowicie silnych mrozów już nie ma tak jak kiedyś. A więc ekstrema zimne tutaj nie pasują.
ale inne ekstrema, a więc ekstrema cieplne, opadowe czy wietrzne stają się bardziej ekstremalne. Dziękuję za pierwszą rzecz. Tak, tak, przepraszam bardzo, wyłączyłem się. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę panią profesor Matuszczak o przedstawienie kwestii katastrofizmu czy katastroficznych wizji z punktu widzenia ekonomii. Szanowni państwo... Bądź ekonomistki. Tak, ekonomistki. Kiedy pan profesor Kowalski zajawił temat, który jest dzisiaj przez nas, jest tematem naszej debaty dzisiaj, to pierwsze, co przyszło mi do głowy, to taka myśl krótka, że katastrofa to stan umysłu. Ja bym chciała trochę w inną nutę uderzyć niż pan profesor przedmówca, dlatego że kiedy spojrzymy na ekonomię, to coś, co dla jednych jest katastrofą, dla innych jest szansą, a nawet nadzieją. I będę tą tezę gdzieś tam po drodze dowodzić, tej tezy dowodzić. Katastrofy właściwie były zawsze z nami. Można sięgnąć do starożytności, do mitologii, ale są też tacy, którzy twierdzą, że katastrofizmu w dziejach już było tyle, ile różnych społecznych przewrotów. Dotarłam do takiego badacza katastrofizmów, Adama Dziadka, który stawiał taką tezę, że katastrofizm jest pewną integralną częścią konstrukcji psychicznej człowieka. I ta teza, powiem, że mi bardzo pasuje, kiedy patrzę na ekonomię i na różnych badaczy. Powiem tak, w ekonomii, która jest dosyć nauką młodą na tle innych, które państwo reprezentujecie w dużej mierze, nie brakowało i nie brakuje katastrofizmu, fatalizmu, czarnych proroków. Powiem, że tak, pocieszające jest to, że wielu z nich się bardzo pomyliło. I to daje mi taką właśnie nadzieję na to, że to, o czym dzisiaj mówimy, zawsze katastrofizmy w naszych myślach były, czy katastrofy, czy fatalne myśli, ale one się w dużej mierze i często nie sprawdzały. I taki przykład, kiedy myślę o katastrofizmie, fatalizmie, czarnych myślach, to taki, który przychodzi mi do głowy od czasów jeszcze studiów, to chyba jeden z moich bardziej ulubionych brytyjskich akurat ekonomistów, Thomas Malthus. Przełom XVIII-XIX wieku. I Malthus, który właściwie swoje rozważania opiera na dwóch fatalne, katastroficzne swoje rozważania i dowodzi, że wkrótce świat się skończy. A jest, jak powiedziałam, przełom XVIII-XIX wieku, opiera na dwóch przesłankach, dosyć oczywistych i też dzisiaj jak bardzo ludzkich, bym powiedziała. Po pierwsze taki, że każdy z nas podlega przymusowi konsumpcji. Musimy jeść i to robimy wielokrotnie w ciągu dnia. A po drugie, po prostu pociąg płciowy jest czymś koniecznym i niezmiennym. I te dwa stwierdzenia budują mu oczywistą sprzeczność. Oczywistą sprzeczność, która wynika z tego, że w jakiś sposób zmienia się, no właśnie, w pewnym tempie przyrost ludności, a z drugiej strony przyrost środków do utrzymania. I to buduje katastroficzną sprzeczność, mianowicie przyrost demograficzny następuje w tempie geometrycznym, a przyrost żywności, możliwości wykarmienia ludności w tempie arytmetycznym. I to, zdaniem Malthusa, prowadzi oczywiście do katastrofy. Katastrofy, ponieważ będzie za chwilę nędza, będzie głód i następuje ewidentna, jak powiedziałam, gdzieś koniec świata po prostu. Nie będzie co jeść, ludzie pomrą i. Ale pokazuje jednocześnie Malthus, że mamy w gospodarce pewne takie samoistne, można powiedzieć, mechanizmy, które pewną równowagę gdzieś tam sprowadzają. On oczywiście mówi o tym, że to są samoistne, ale my wiemy o tym, że dzisiaj takich mechanizmów jest wiele, oczywiście samoistnych, ale też są pewne, można powiedzieć, działania instytucjonalne, które mają tą równowagę gdzieś tam sprowadzić później. On wprost mówi o tym właśnie, że nastąpi nędza, głód, selekcja naturalna i to sprowadzi do pewnej równowagi ponownie poziom czy wielkość ludności, a tym samym rąk do pracy na rynku i dzięki temu znów będzie dobrze. Aczkolwiek powiedziałam, czarne myśli swoje kreśli. Pomylił się Malthus oczywiście, dlatego że nie dostrzegł tego, o czym powiedziała pani profesor, pani rektor. Mamy pewną wiedzę, mamy moc umysłu, ja w nią gorąco wierzę. Malthus swoje wieści czarne i swoje fatalizmy o nich pisał przed rewolucją przemysłową, która bardzo wiele zmieniła. Okazało się, że żywność może być, nawet może być jej za dużo i nie będzie problemu z jej przyrostem arytmetycznym.
Mamy też oczywiście współcześnie całą masę proroków czarnych, fatalistów, z takich najbardziej wybitnych warto podać przede wszystkim noblistów, chociażby Paula Samuelsona, wybitnego ekonomistę, noblistę, który jeszcze niedawno, chociażby w końcówce ubiegłego wieku, wieścił, że na początku obecnego wieku, około 2000 roku, nastąpi ogromny kryzys, który właściwie zmiecie z rynku bardzo wiele przedsiębiorstw, będzie on jeszcze większy niż ten lat 30. Nic takiego nie nastąpiło. Tenże sam Samuelson w swoich podręcznikach z ekonomii, z których całe zastępy studentów na świecie się uczyły, myślę, że też i ja, myślę, że pan rektor także, on w tych pierwszych wydaniach wieścił też swoistą katastrofę. Mianowicie to, że Sowieci, to w nawiązaniu do pana profesora Budemskiego, Sowieci prześcigną w rozwoju Amerykanów. Chciał też dowieść tym samym, że system planistyczny jest jakby ponad systemem rynkowym. Pomylił się, tak się nie stało. Wręcz przeciwnie, ten dystans rozwojowy wzrósł na korzyść Amerykanów. I takich proroków możemy jeszcze więcej wymienić. Też dosyć wybitny amerykański ekonomista Fisher, który też się pomylił, mówiąc o tym, że będzie wszystko świetnie, a po tygodniu nastąpił wielki krach. Także myślę sobie, że mamy dużo proroctw, mamy dużo obaw, ale dobre jest to, że historia pokazuje, że wielu się z nich nie spełniło, bo w jakiś sposób, o czym będziemy myślę, że jeszcze później mówić, rozwiązały się te problemy. Rozwiązały się, jak powiedziałam, przez pewne samoistne mechanizmy, o których jeszcze powiem później, ale też przez pewne rozwiązania instytucjonalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę profesora Polaka o perspektywę, myślę, ale nie uprzedzam, bardziej taką filozoficzną, teologiczną, choć i tu w dwóch poprzednich wypowiedziach też mieliśmy może nie teologię, ale trochę filozofii jednak. Bardzo proszę. Teologii nie będzie. My się zajmujemy problematyką katastrof, także problematyką stosunku strategii społecznych wobec możliwych katastrof, czy wobec katastrof, które się już wydarzają, negacjonizmami zarówno w stosunku do kwestii klimatycznych, czy negacjonizmami antyszczepionkowymi. Wraz z Beatą Anną Polak pracujemy i w ramach zajęć, i w ramach naszych własnych prac badawczych. Zajmujemy się także na przykład dyskursywnością demokracji w czasach niepokoju, czyli co się dzieje z dyskursami, kiedy zaczyna ciążyć, to o czym była mowa dzisiaj na początku, zaczyna ciążyć możliwość jakiejś tragicznej sytuacji w pobliżu nas, czy dotyczącej nas i tak dalej. Zajmujemy się rozróżnieniem katastrofy i apokalipsy. To przede wszystkim Beata Anna Polak, ona się zajmuje w tym w stosunku między innymi do filmowych i literackich obrazów katastrofy i apokalipsy. To rozróżnienie jest dosyć istotne, bo tak potocznie jakby się nakładają te kategorie. Tymczasem katastrofy są może nieprzewidywalne, ale są ogarnialne. To znaczy wiemy, kiedy się wydarza katastrofa i jaka. Natomiast z różnych powodów spodziewamy się, że może się wydarzyć apokalipsa. Niestety najbardziej prawdopodobnym powodem jest to, że nie zahamujemy kwestii klimatycznych, ocieplenia i doprowadzimy do niemożliwości życia na Ziemi. Ale to nie jest perspektywa najbliższych lat. To jest perspektywa wprawdzie niedaleka, ale jednak jeszcze nie na horyzoncie bezpośrednim. Natomiast katastrofy już wywołujemy i to te wspomniane tutaj i przeze mnie, i katastrofy polityczne. I to jest problematyka, którą próbujemy w ramach pracowni podejmować. Zdając sobie coraz wyraźniej sprawę z tego, że jest rzeczywiście napięcie, to znaczy także uczestnicy naszych zajęć na przykład bardzo silnie reagują, także emocjonalnie na zwracanie uwagi na to, co się wydarza, co się może wydarzyć, jak to rozumieć, także jak się zachowywać wobec tych, którzy lekceważą na przykład kwestie klimatyczne, którzy lekceważą sprawy epidemii, którzy lekceważą szczepionki, którzy negują bardzo wiele zjawisk, nie tylko z dziedziny klimatu, ale
także z dziedziny życia politycznego, uważają, że nic się strasznego nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest pewien, się powołam na nasze doświadczenia, ale po to, żeby powiedzieć, że to jest pewien wzór. To znaczy my musimy coraz więcej rozmawiać i wprowadzać w przestrzeń publiczną, gdzie tylko to się da zrobić i domagać też od mediów, zarówno tych mniej lub bardziej oficjalnych, czyli telewizji, ale też od mediów społecznościowych, czy od mediów elektronicznych, internetu w różnych jego odsłonach, domagać się tego, żeby te tematy nie były spychane na margines, albo nie były zostawiane różnego rodzaju, no powiem trochę brutalnie, wariatom, czy nie całkiem zrównoważonym producentom słów. To może tyle na wstęp. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę profesora Przemysława Czaplińskiego o jego perspektywę. Jest coś niestosownego, nieledwie niestosownego, a przynajmniej trudno zestawialnego, niekompatybilnego w tym, jak miłą atmosferę, jak miła atmosfera nam dzisiaj towarzyszy. Tutaj, prawda, siedzimy sobie, popijamy kawy, herbaty, wody z naszych ulubionych kubków i równocześnie rozmawiamy o rzeczach strasznych. Nie da się w pewnym sensie pogodzić jednego z drugim, ale wydaje mi się, że powinniśmy jakby cały czas o tym pamiętać z powodu, o którym spróbuję powiedzieć. Katastrofizm, nie katastrofa, tylko katastrofizm, jako pewien światopogląd, czy jak chciałaby pani profesor Matuszczak, stan umysłu, towarzyszy ludzkości pewnie od zawsze, natomiast bardzo silną swoją reprezentację zyskał na przełomie XIX i XX wieku. Jak studiujemy tamte teksty, te, które są do dzisiaj znane, pierwsze przerażenie tłumem, prawda, w książce Gustawa Le Bon, pierwsze przerażenie hiperdemokracją z pamiętnego eseju Ortegi i Gasseta o buncie mas, rozważania historiozoficzne Spenglera o zmierzchu Zachodu. Jak czytamy tamte teksty, to wydaje się, że warto wyciągnąć z nich takie trzy bardzo proste pytania. A mianowicie, po pierwsze, co jest wartością zagrożoną? Po drugie, co jest siłą zagrażającą? I po trzecie, jakie jest prawdopodobieństwo wydarzenia się katastrofy? Kiedy zadamy to pierwsze pytanie, co jest wartością zagrożoną, to uświadomimy sobie ogromną różnicę, która występuje pomiędzy katastrofizmami z przełomu XIX-XX wieku, z lat 30. XX wieku i dzisiejszymi. A mianowicie wartością zagrożoną w coraz większym stopniu, tą wskazywaną wartością zagrożoną, nie jest życie w ogóle na Ziemi, tylko jest nią życie w tej postaci, która właśnie pozwala nam pić herbatę, kawę z naszych ukochanych kubków. Istotą katastrofy tej nadchodzącej, niech będzie przewidywanej przez, opisywanej przez, diagnozowanej czy prognozowanej przez reprezentantów rozmaitych dziedzin, istotą tej katastrofy jest zróżnicowanie jej skutków dla zróżnicowanych grup zamieszkujących Ziemię. Tu mam wrażenie, pojawia się perspektywa, która pozwala nam zrozumieć, dlaczego my rozmawiamy o tym spokojnie, podczas gdy dokładnie w tym samym czasie giną kolejne setki i tysiące przedstawicieli rozmaitych gatunków zwierzęcych. Tak? Krzysztof zaczął tę debatę od bardzo znaczącego dokumentu. To jest raport Klubu Rzymskiego z początku lat 70. Otóż wydaje mi się, że można by pokazać, jak wówczas rozchodzą się dwie ścieżki. Ta pierwsza ścieżka, która prowadzi przez prawa człowieka i obywatela, przez rozmaite ruchy ekologiczne i emancypacyjne, które żądają coraz większego równouprawnienia, włącznie z koniecznością uwzględnienia środowiska naturalnego, oraz ta druga ścieżka, która jest wnioskiem z raportu Klubu Rzymskiego. To jest ścieżka egoizmu. Tak? To jest ścieżka egoizmu. Oczywiście rozumiem to na kilka rozmaitych sposobów, ale mam wrażenie, że dzisiejsza epoka pozwala właśnie na to, by równocześnie działy się tak
zarazem ciekawe rzeczy jak nasza debata i tak straszne rzeczy jak stopniowe niszczenie, mordowanie gatunków, właśnie dlatego, że zajmujemy bardzo różne miejsca w tym światowym ekosystemie. Otóż epoka egoizmu prowadzi, czy ta ścieżka egoizmu prowadzi do tego, żeby się ochronić przed najgorszymi nawet skutkami katastrof. Natomiast katastrofizm diagnozowany, diagnozujący najstraszniejsze skutki, mówi o tych wartościach, obiektach, gatunkach, obszarach, które nie mają się jak zasłonić, tak? Nie mają żadnej tarczy. Proszę sobie wyobrazić, w 1974 roku, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy się ukazał raport Klubu Rzymskiego, tam 73 rok chyba, prawda? Drugi. Tak, czy nawet drugi. No to w 74 roku populacja słoni na Ziemi wynosiła 1 300 000. W tej chwili ta populacja wynosi 300 000, czyli 1 000 000 słoni zostało po prostu wymordowanych. Gdybyśmy zaprosili do naszej debaty słonia, ale także oczywiście delfiny, foki, nie wiem, dorsze, tak? Gdybyśmy zaprosili ryby zamieszkujące Bałtyk, gdybyśmy zaprosili gatunki ptaków zamieszkujące Europę, to one by powiedziały, o czym wy do jasnej cholery rozmawiacie. Jak to relatywna katastrofa, jak to katastrofa jest stanem umysłu? Katastrofa jest tym, czego my doświadczamy. Pamiętacie być może państwo, że Peterson, nie pamiętam teraz jego imienia, napisał taką książkę zatytułowaną Wieczna Treblinka. To jest tytuł, który on zaczerpnął z jednego z opowiadań Isaaca Bashevisa Singera, opowiadań, w którym pojawia się takie zdanie wypowiadane przez mysz. Dla nas zwierząt w świecie ludzi panuje zawsze wieczna Treblinka, prawda? No więc jakby katastrofa, która się z całą pewnością dzieje, której nie da się zaprzeczyć, ponieważ my ją widzimy za naszego życia, zniknęła na przykład z pejzażu pozamiejskiego ponad połowa gatunków ptaków, tak? Wyginęła w ciągu ostatnich 50 lat ponad połowa dużych ssaków na planecie. Więc istnieje katastrofa niezaprzeczalna i istnieje taka katastrofa, przed którą my stwarzamy sobie warunki dogodne do tego, żeby się przed nią ochronić, prawda? Mam wrażenie, że to są te dwie ścieżki, tak? To jest ta pierwsza ścieżka, w której jeżeli posługujemy się taką perspektywą czy taką postawą solidarności planetarnej, solidarności międzygatunkowej, to wtedy katastrofa jest niezaprzeczalna. Oraz ta druga katastrofa dobrze usytuowanej części ludzkości, która stwarza sobie stopniowo warunki takiego szklanego pałacu, prawda? To jest to, co jako pierwszy wyeksponował Dostojewski, co jako pierwszy on przedstawił jako taki topos przerażający, tak? Potrafimy sobie stworzyć warunki, które nas izolują od cudzego cierpienia. No więc mam wrażenie, że to o tym trzeba pamiętać przy okazji mówienia o kryzysach, katastrofach i katastrofach. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, tutaj Przemek właściwie trochę przeszedł do drugiego mojego pytania. To znaczy, czy rzeczywiście nigdy nie byliśmy tak blisko apokalipsy jak teraz? Bo tutaj już nie mówimy o końcu świata, jaki znamy. Mówimy chyba o końcu w ogóle ludzkości i wielu różnych ludzkości i innych gatunków z tej piramidy, że tak powiem, zoologicznej. No bo gdzieś tam między bajki można włożyć chyba to, że Elon Musk wybuduje jakieś, czy Bill Gates wybudują jakieś osiedla na Księżycu czy na Marsie. Więc pytanie takie, czy w dobie jakby sekularyzmu w cywilizacji zachodniej nie dotarliśmy do takiego punktu w jakiejś mierze bardzo, bardzo religijnego, to znaczy właśnie do takiego przekonania o końcu świata w tym takim najgłębszym znaczeniu. Przepraszam, Tomaszu, ty się zgłaszałeś, jeżeli pozwolisz, to pytania i dyskusja będzie później. Przypadek, nie, to przypadek był.
Przypadek, dobrze. Tak, w takim razie poproszę panią profesor Matuszczak z różnych powodów, także dlatego, że jakby pani profesor wydaje się być najbardziej optymistyczna w tym gronie. No tak właśnie chyba wyszło, aczkolwiek teraz się spróbuję troszeczkę dopasować do tego klimatu, ale nie aż tak bardzo. A to nie jest obowiązkowe. Nie, 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 bo to jest debata oczywiście. Myślę, że im się bardziej różnimy, tym będzie piękniej. Znaczy ja się nie zgadzam z tą sugestią, że współczesne zagrożenie apokalipsą jest jakieś większe niż kiedykolwiek. Myślę, że każdy czas miał swoją apokalipsę i myślę, że można by było tego dowieść. Też nawiążę potem w paru, myślę, słowach do moich przedmówców, ale myślę sobie tak, nawiązując przede wszystkim do pana profesora Kundzewicza, który zaczął tą debatę, że oczywiście ja się zgadzam z tym, że jakby ostatnie stulecie to jest okres niebywałego postępu cywilizacyjnego. I to wszyscy widzimy, ludzkość absolutnie tutaj ten postęp poczyniła według przede wszystkim wskaźników ekonomicznych i nie tylko, największy. I zgadzam się z tym, że jednocześnie jest to największy notowany chyba, można powiedzieć, gwałt na naturze. I teraz skąd to się bierze? Oczywiście, no to zgadzam się tutaj, o czym powiedział pan profesor Czapliński tutaj. Chciwość, egoizm, pogoń za zyskiem, to są te czynniki, które oczywiście łamią, można powiedzieć, pewne podstawowe, kluczowe dla egzystencji równowagi ekonomiczną, środowiskową i społeczną. Nade wszystko pewnie tą środowiskową, bo ona jest widoczna wprost za oknem, ale inne też są łamane. Dlaczego tak się dzieje z takiego punktu widzenia ekonomicznego? Można powiedzieć, że jakby natura nie zdąża za dynamiką pewnego postępu względem czynnika pracy i kapitału. One są zdecydowanie bardziej mobilne, bardziej efektywne i tak dalej. I można powiedzieć, że to nienadążanie tej natury w pewien sposób etapowy, jakiś kumulacyjny, ten rozwój generalnie spowalnia, tak to widzę. I daje sobie znać właśnie przez klęski żywiołowe, różne zmiany klimatyczne, masowe choroby zwierząt hodowlanych, często takie, które się też na ludzi przenoszą, tak? I inne, całą masę innych niepożądanych z punktu gospodarczego, społecznego zjawisk. Myślę sobie, że można by było wręcz powiedzieć, że bardzo wyraźnie widzimy w ostatnich latach, że natura w pewien sposób weto stawia, domagając się w jakiś sposób takiego harmonijnego rozwoju wespół z tym ładem ekonomicznym i społecznym. Oczywiście zgadzam się z tym, że gdyby tu były wszystkie ptaki, dorsze i inne jeszcze mamuty, których już nie mamy, to pewnie byśmy mieli inny poziom dyskusji. No niemniej jest jasne, że natura sama w sobie nie ma tego głosu i w rzeczywistości doprowadzenie do pewnej harmonijnego rozwoju ekonomiczno-społeczno-środowiskowego jest potwornie trudne. No oczywiście słowo zrównoważenie na wszystkie przypadki, no mieliśmy we wszystkich możliwych strategiach, gdzie tylko spojrzymy, mamy zrównoważenie, ale jest jasne też to, że to się samo nie zadzieje. I zrobienie tego na poziomie zarówno lokalnym, nie wiem, gminy, ale też, a zwłaszcza globalnym, jest właściwie prawie, że nieosiągalne. Wierzę gorąco to i mam całą masę przykładów dobrych praktyk, że możemy to robić. Uważam jednocześnie, że w tym wypadku ten mechanizm nie zadzieje się sam. Tutaj potrzebne są rozwiązania instytucjonalne, twarde, ekonomiczne, finansowe. I też na to mogę dać bardzo wiele przykładów. Myślę, że kamykiem do ogródka było to, że w 2018 dwóch ekonomistów, też takich dosyć, bym powiedziała, no, mocno znanych wcześniej studentom zwłaszcza, bo są podręczniki do ekonomii, czyli Romer i Nordhaus, otrzymali Nobla w dziedzinie właśnie ekonomii za to, że podnieśli problemy związane z badaniem właśnie zmian klimatycznych, innowacjami technologicznymi. I to było ważne, bo dostrzeżono problem w ogóle zrównoważenia właśnie rozwoju, ale przez pryzmat nie tylko ekonomicznego, tego ile mamy pieniędzy, majątku, ale też w pozostałych innych sferach. I można powiedzieć, że to zrównoważenie się na różne sposoby przejawia. To, co pan profesor Podemski powiedział we wstępie, chociażby to może możemy powiedzieć, o jakie są nierówności dochodowe. My tu dzisiaj pijemy świetną kawę czy herbatę, jesteśmy relatywnie bogaci na tle świata. Wiadomo, że są bogatsi od nas, tak? Bo 1% najbogatszych ma więcej niż te całe 99% pozostałych. Ale jest jasne to, że też się dzieją dobre rzeczy. I ja myślę, że też należy je zauważać, chociażby to, że właśnie żyjemy dłużej, że mamy lepszy dostęp do czystej chociażby wody, że jesteśmy lepiej, jeżeli chodzi oczywiście o takie wskaźniki światowe, mamy większy dostęp do pełnowartościowej żywności, jeżeli chodzi o posiłki, że ten zakres ubóstwa jednak maleje na świecie, dostęp do edukacji, internetu i innych. Więc pytanie, czy my idziemy faktycznie w kierunku apokalipsy? No mam wątpliwości, powiem szczerze, aczkolwiek powiedziałam, jest wiele zjawisk takich, które wskazują na to, że tak się może dziać, nie tylko tych klimatycznych, bo chociażby to pomyślmy sobie o chociażby w kwestii marnotrawstwa żywności.
marnujemy 1/3 produkcji rocznej żywności. Co odpowiada oczywiście za odpowiednią 10% emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie przy tym wszystkim 12% globalnie ujmując ludności cierpi głód, niedożywienie, a 3/4 ludności jest przejedzona, tak? A już nie mówiąc o tych, ile jest z nich otyłych i chorych. Także poddaję wątpliwość, czy faktycznie mamy ten moment apokaliptyczny już w tym momencie, czy ludzkość się skończy w tym wymiarze właśnie takim, pan profesor powiedział, teologicznym, czyli po prostu koniec będzie. Jest wiele dobrych sygnałów i jak powiedziałam, wierzę gorąco w rozwiązania instytucjonalne, które mogą przyczynić do tego, że zahamujemy tą apokalipsę, jeżeli ona jest. Gdzieś spowodujemy, że będzie to się działo jednak innym torem. Aczkolwiek też powiem jeszcze na koniec, już zamykając moją wypowiedź w tej części, że trochę jestem sceptyczna, jeżeli chodzi o ludzi młodych. Powiedział pan profesor Polak, że państwo właśnie ze swoimi studentami macie takie różne dyskusje, nawet dosyć emocjonalne. Ja powiem, że moje obserwacje są troszeczkę inne. Mam takie poczucie takiego rozwojenia jaźni, że młody człowiek jest bardzo świadomy problemów, które się dzieją za oknem, zwłaszcza klimatycznych, ich skutków, przyczyn, a jednocześnie pozostaje to w dużej mierze niestety w sferze deklaracji. Bo jeżeli chodzi potem o to, co robi z zasobami, jak traktuje środowisko, jak się odżywia, jak konsumuje, to woła to o pomstę do nieba i to nie idzie nic. Nie idzie to w parze w ogóle z tym, co rzekomo mu się wydaje, bądź też wyznaje. Dziękuję bardzo za tę część. Dziękuję bardzo. Ja też państwu dziękuję nie tylko za ciekawe wypowiedzi, ale też za samodyscyplinę. Mam pytanie do Przemka, gdybyś chciał teraz polemizować bardzo i koniecznie natychmiast. Nie, właśnie chciałbym zadać pytanie, czy teraz będziemy dalej wypowiadać się zgodnie z twoim planem, czy polemizujemy? Ja bym proponował, żebyśmy zostawili polemiki na koniec, tak? Bo nam się to po prostu wszystko trochę rozejdzie, tak? Przepraszam. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, no właśnie, z pańskiej perspektywy, czy ten koniec ludzkości to jest perspektywa naszych dzieci, naszych wnuków, naszych prawnuków, gdy patrzymy z perspektywy tego, co się dzieje z naszym klimatem, a także i z systemami ekonomiczno-politycznymi, bo chyba bez głębokich reform nie jesteśmy w stanie tej grozy zatrzymać. Bardzo proszę. Rozumiem, że ja mam głos, tak? Tak, bardzo proszę, panie. Ja jestem znacznie bardziej optymistyczny niż pan profesor, także tu nie chodzi o pokolenie naszych dzieci, wnuków. To jest bardzo odległa przyszłość. A nawet w tej odległej przyszłości też nie wyginie ludzkość. Tylko dobrostan się bardzo zmniejszy. Będzie wiele kłopotów. Emigracja klimatyczna. Będziemy musieli odsuwać się od morza. Zamieszkiwać w wyżej położonych miejscach. Ale chciałbym użyć do odpowiedzi na pana pytanie kwantyfikacji. Szkiełko i oko. Staramy się oceniać ryzyko, oceniać jego zmiany i redukować ryzyko. Działać w kierunku zmniejszenia ryzyka. Ryzyko jest funkcją hazardu, czyli prawdopodobieństwa przekroczenia pewnego poziomu, funkcją ekspozycji, czyli narażenia i wrażliwości albo podatności. I te wszystkie elementy ryzyka rosną. Chociaż my się staramy każdy z nich zmniejszać, ale trochę nieudolnie, słabo nam wychodzi. Dlaczego rosną? Jeśli rośnie temperatura, no to woda zajmuje więcej miejsca w oceanach, a na dodatek topią się lodowce górskie i lądolody, Grenlandia, Antarktyda. Gdyby stopiła się Grenlandia, to poziom mórz wzrośnie o 6 do 7 metrów. A więc do widzenia helu, do widzenia żuławy, no chyba, że będziemy budować ogromne obwałowania, tak jak w Holandii. Ale to jest daleka przyszłość, ponieważ obecnie wzrost poziomu morza sięga 4 mm rocznie. Z tym, że przyspiesza. A więc kwestia, pewnie państwo widzieli, kiedy oceany zaleją ogromne ilości, ogromne powierzchnie lądów, jest dosyć odległa. To nawet nie setki lat, a raczej tysiące. Ale fizyka jest nieubłagana. Jeśli będzie więcej wody w oceanach,
stopniejącej Grenlandii i Antarktydy, gdzie potencjał wzrostu poziomu morza jest jeszcze znacznie większy, 60 metrów, no to znaczna część Polski będzie pod wodą, chociaż są pomysły, jak temu zaradzić, i to byłaby odpowiedź na trzecie pytanie. Powiedziałem ekspozycja, czyli narażenie. Jest nas na świecie 7 miliardów, 900 ileś milionów. 8-miliardowy obywatel urodzi się w tym roku. Na to wygląda, na to się zanosi. Jest nas dużo. To już jest trochę efekt ciasnoty. I rozpychamy się łokciami w środowisku. Na dodatek mieszkamy w miastach. Większość ludzi na świecie mieszka w miastach. To też ma swoje konsekwencje w kategorii narażenia. A teraz wrażliwość. Mamy coraz więcej do stracenia. Zbudowaliśmy względne bogactwo, no nie wszyscy, ale stajemy się coraz bogatsi i mamy coraz więcej do stracenia. Stajemy się coraz starsi, a starsi ludzie bardzo źle znoszą falę upałów. A więc, jeżeli fal upałów będzie więcej i będą bardziej intensywne, to nie jest dobra wiadomość dla ludzi w moim wieku i starszych. A społeczeństwo się starzeje. To wszystko argumenty za tym, że istotnie idziemy w kierunku pogłębiających się problemów. Ale niektóre zjawiska naturalne, zwłaszcza o niskim prawdopodobieństwie, zdarzają się nieregularnie i nie możemy powiedzieć, czy ich prawdopodobieństwo wystąpienia rośnie, czy maleje, czy może się nie zmienia. Nie znamy tego prawdopodobieństwa. Co mam na myśli? Potężna erupcja wulkanu, taka jak w roku 1815 wulkan Tambora. W następnym roku było lato, to był rok bez lata, czyli śnieg padał w czerwcu, lipcu i sierpniu na półkuli północnej. I jeszcze bardziej dramatyczna sytuacja miała miejsce według najlepszej wiedzy naukowców 66 milionów lat temu. Ale tu się nie zmieniło nic. Taka sytuacja może znowu zajść. W Ziemię może uderzyć asteroida. Oczywiście to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, ale gdyby tak się stało, jak przed 36 milionami lat, wtedy uderzyła asteroida o wymiarach 10 na 15 kilometrów. I uczeni znaleźli krater, gdzie to mogło nastąpić, czyli krater Chicxulub na półwyspie Yucatan w Meksyku. Podczas tego zdarzenia, albo w konsekwencji tego zdarzenia, bo to nie było od razu, wyginęło ponad 3/4 wszystkich gatunków roślin i zwierząt. I tu kłaniam się profesorowi Czaplińskiemu. To było wielkie wymieranie. Wymarły dinozaury, przy czym uczeni nie są zgodni co do kolejności. Niektórzy uważają, że dinozaury latające wymarły trochę później. W każdym razie chmury pyłu przesłoniły słońce, a więc rośliny przestały asymilować. Najpierw wyschły rośliny, później zwierzęta roślinożerne, później przez jakiś czas było mnóstwo żarcia, ale tylko przez jakiś czas. Później mięsożerni już też nie mieli co jeść. To był problem. I pewnie wszyscy Państwo widzieli film Nie patrz w górę, który bezpośrednio nawiązuje do prawdziwego, prehistorycznego wydarzenia. Ale 66 milionów lat temu to jednak bardzo daleko. Czyli prawdopodobieństwo, że coś takiego zdarzy się w najbliższym roku, jest 0000 i bardzo, bardzo długa lista zeri. Gdzieś tam jakaś znacząca cyfra. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę pana profesora Przemysława Czaplińskiego. Przemku, czy jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek zagłady ludzkości? Ludzkości i oczywiście całej piramidy biologicznej, na której szczycie podobno tkwimy. No, uparliśmy się, żeby sobie zadawać to kłopotliwe pytanie. Ja w związku z czym z uporem powtórzę to, co wydaje mi się
kłopotliwym wnioskiem wynikającym z aktualnej refleksji dotyczącej katastrofy w humanistyce. Najprościej chyba dałoby się to sprowadzić do stwierdzenia: końca świata nie będzie. Końca świata nie będzie. Nie będzie go, bo nawet gdyby wyginęło prawie całe życie, to i tak zostanie jeszcze jakiś piasek, jakieś robaczki. Jeśli planeta nasza zostanie zatopiona przez podnoszące się wody, mórz i oceanów, to będzie po prostu planetą wód. Jeśli zostanie przysypana piaskiem i stanie się takim wielkim planetarnym Macondo z powieści Marqueza, to będzie planetą piasku, w której też oczywiście jakieś życie przetrwa. Ale najbardziej kłopotliwym wnioskiem wynikającym z tej aktualnej refleksji, katastroficznej refleksji humanistycznej, jest właśnie to, że stwierdzenie końca świata nie będzie oznacza, iż koniec świata będzie następował dla poszczególnych gatunków, dla poszczególnych miejsc, przestrzeni, narodów, społeczeństw, miast, tak? To znaczy ta ścieżka egoistyczna prowadzi właśnie do tego, że stopniowo coraz więcej państw zaczyna działać mniej więcej tak, jak te grupy prepersów, tak? Nie wiem, czy słyszeliście o tym, istnieją tacy ludzie, którzy się sami siebie nazywają prepersami. To są ci, którzy przygotowują się na wypadek katastrofy, no więc urządzają sobie jakiś szałas w lesie i tam gromadzą wodę, dynamo do produkcji prądu, jakieś paliwo, żelazne porcje żywności takiej, która przetrwa lata i tak dalej, i tak dalej. Otóż tego rodzaju egoizm staje się polityką. Proszę zobaczyć, jak wyglądała polityka zagraniczna Donalda Trumpa za jego kadencji, prawda? To było takie ogłoszenie, właśnie to było wypisanie egoizmu na sztandarze. Tak? Co w związku z tym nastąpi? No właśnie nie będzie zagłady ludzkości. Być może nie do zamieszkania będzie na przykład już znaczna część Azji Bliskowschodniej. Tak? I ludzie się stamtąd wyniosą, a część ludzi, która tam zostanie, wyginie. Być może Afryka subsaharyjska także przestanie być obszarem do zamieszkania, więc ludzie stamtąd się wyniosą albo umrą. Ale tam, gdzie zostaną stworzone warunki egoistyczne do tego, żeby przetrwać, prawda? Czyli takie dużo lepiej pomyślane, dużo lepiej zorganizowane osiedla grodzone na wypadek suszy, na wypadek powodzi, na wypadek nadmiernych upałów, prawda? W związku z czym ten koniec świata nadchodzący w gruncie rzeczy uprzywilejowuje tych, którzy mogą sobie takie warunki zapewnić i napędza jeszcze bardziej taką desolidaryzację i w skali międzygatunkowej, i w skali wewnątrzgatunkowej, czyli międzyludzkiej. Tak? Końca świata nie będzie. To będzie koniec świata dla poszczególnych wiosek, dla poszczególnych regionów, dla poszczególnych gatunków. Natomiast ludzie jako jednostki, jako grupy, jako ewentualnie, nie wiem, regiony, miasta dadzą sobie radę, tylko że to będzie przetrwanie końca świata w tym wariancie właśnie egoistycznym. Inna sprawa to byłaby odpowiedź na pytanie o to, czy jest możliwe uniknięcie końca świata przy zachowaniu solidarności planetarnej. I to już jest rzeczywiście pytanie o niesłychanie wielu zmiennych, takie przy których rzeczywiście no, musielibyśmy rozważać to wspólnie z udziałem socjologa. Dobrze, że jesteś wśród nas, Krzysztofie, geologa, geografa, biologa, socjologa, pewnie także oczywiście teologa, który powie nam, w co wierzą ludzie, w co powinni wierzyć ludzie, abyśmy mogli odnowić taką solidarność planetarną. Tak? Ale jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć. Końca świata nie będzie. Współczesna humanistyka nie mówi: ludzie, uważajcie, bo świat zginie. Nie, świat przetrwa. Jakaś część ludzi przetrwa. Tylko że to będzie wariant niesłychanie egoistyczny. Jest taka bardzo ciekawa trylogia Margaret Atwood, znanej skądinąd autorki opowieści podręcznej. Trylogia zatytułowana Mad Adam.
to jest oczywiście dwuznaczne, tak, bo ten Mad Adam to jest szalony Adam. To jest powieść, w której między innymi bardzo wyraźnie można zobaczyć, na czym polega to dzisiejsze rozwarstwienie i w jaki sposób wiąże się ono ze wszystkimi kwestiami, o których mówimy. Otóż to rozwarstwienie polega, to rozwarstwienie na 1% i całą resztę, powiedzmy, tak, polega na tym, że można żyć w odległości kilku kilometrów od siebie i być mieszkańcem wspaniale urządzonego osiedla, na którym powierzchnie pokryte dachami niemal dorównują powierzchni całkowitej owego parku, czy też rezerwatu życia, takiego szklanego pałacu, w którym jest wszystko, tak? Można stamtąd nie wychodzić i przeżyć całe życie całkiem bogato. Kilka kilometrów dalej są slumsy, normalne miasto, w którym słabo funkcjonuje policja, w którym nie ma już oczywiście dostępu do wody czystej, do niezanieczyszczonej przyrody, niezanieczyszczonego środowiska naturalnego i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba dzisiaj dwóch epok, mówiąc innymi słowy, żeby mieć w świecie równocześnie bardzo futurystycznie zorganizowaną społeczność, mikrospołeczność i niesłychanie biednie zorganizowane życie, czy nie zdezorganizowane życie społeczności, która z całą pewnością jest najbardziej narażona na pogarszające się warunki. Końca świata nie będzie, ale to nie jest dobra wiadomość. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że otrzymaliśmy taki komentarz, może nie tyle pytanie, jedna tutaj z naszych słuchaczek nawiązała do książki Roslinga, czy raczej Roslingów, bo to cała rodzina za tą książką stoi. Factfulness, czyli nie pamiętam tego rozwinięcia tytułu, ale czyli dlaczego ten rozwinięcie jest mniej więcej takie, czyli dlaczego ten świat nie jest tak zły, jak nam się wydaje, i odwołuje się do pewnej, do kategorii stereotypowego patrzenia na świat przez czarne okulary, ale to rozumiem, że gdzieś się może też pojawić w innych wypowiedziach. Bardzo proszę profesora Polaka. No właśnie, pytanie o ten koniec świata jest pytaniem zarówno granicznym, jak i teologicznym, podejrzewam. Bardzo proszę. Ja zostawię pytanie teologiczne nadal uparcie. I nie będę też próbował wyznaczać terminu apokalipsy. Ja powiedziałem w tej mojej pierwszej wypowiedzi, że ona gdzieś na dalekim możliwym horyzoncie w ogóle jest. Ale to nie jest istotne. Istotne jest, co my robimy z sytuacjami, które już zachodzą, z pogorszeniem się warunków życia, zarówno tych ludzi, którzy są najbardziej dotknięci różnego rodzaju katastrofami, zarówno klimatycznymi, jak i politycznymi i tak dalej, ale także naszymi własnymi, bo niezależnie od tego, czy będzie koniec świata, czy nie będzie, musimy się liczyć ze stopniowym pogarszaniem się warunków życia, nie tylko tych najbardziej w tej chwili zagrożonych i ubogich społeczności, czy takich, które to pierwsze trafia, ale także w przyszłości tych wygodnych ludzi, do których niestety my też należymy. I teraz cały problem jest w tym, jak to obsłużyć. To znaczy, czy my jesteśmy gotowi nauczyć się poważnego traktowania wymagań sytuacji. Czy jesteśmy gotowi działać, a nie tylko czekać, co się jeszcze wydarzy i reagować? Czy jesteśmy gotowi wymusić na instytucjach i politykach zmianę postaw? A jeśli nie uda się wymusić na politykach i instytucjach, to czy sami jesteśmy gotowi działać oddolnie? Nie tylko społecznie się informować i narzekać i tak dalej, tylko rzeczywiście działać. I pytanie, jak to jest jeszcze, jakby to jest druga sprawa i nie ma łatwych odpowiedzi na to pytanie, ale my nie możemy sobie pozwolić na niedziałanie. I to nie dopiero jak się coś zacznie okropnego już na dużą skalę dziać, tylko teraz nie możemy sobie pozwolić na niedziałanie. Nie mamy innego wyjścia.
Myśmy się też zastanawiali nad fatalizmami, które się pojawiają. One się pojawiają na przykład w takich ruchach proklimatycznych. Na zasadzie i tak się nic nie da zrobić. Albo apokalipsa jest nieuchronna. I tak dalej. I to ludzie, którzy się skądinąd się angażują, robią bardzo dużo, spotykają się, dyskutują, przeprowadzają takie sympozja czy projekty, walczą o konkretne rzeczy, na przykład walczą o to, żeby w Niemczech utrzymać elektrownie jądrowe, bo bez nich będziemy mieli bardzo szybko katastrofę energetyczną, nie tylko w Niemczech, my wszyscy. I ci ludzie równocześnie wpadają w taki nastrój fatalizmu, to znaczy, ponieważ nie są słuchani, albo są w niewielkim stopniu słuchani, to mówią, że no i tak się to źle skończy. Na to trzeba odpowiedzieć. Jeszcze raz nawiążę do tych uczestników naszych zajęć. To nie są typowi studenci i typowi uczestnicy zajęć, bo nasze zajęcia są fakultatywne, oni wybierają, bo ich to interesuje, więc mamy trochę wyselekcjonowane grupy, ale można z nimi rozmawiać i można rozmawiać właśnie o tym, to znaczy o tym, jakie działania są możliwe, jakich działań powinniśmy od siebie oczekiwać, o czym się informować, w co wnikać i oni bardzo chętnie przyjmują właśnie informacje, to znaczy naświetlenie pewnych procesów społecznych, reakcji społecznych i tak jak już wspomniałem w tej mojej pierwszej wypowiedzi, także tego, jak mają w sytuacjach, kiedy spotykają kogoś, kto nie rozumie albo kto zaprzecza, kto odrzuca ich argumentację, jak mają z takimi osobami rozmawiać. To nie jest jakaś tania nadzieja, ale nadzieja w tym jest niewątpliwie, w tym, że im więcej nas będzie świadomych konieczności działania i to nie dopiero, kiedy się coś naprawdę złego stanie, tylko wobec tego, co się dzieje z nami i wokół nas, im więcej takich ludzi będzie, im bardziej będą zdobywali wpływy. To znaczy nie chodzi tu o wpływy polityczne, tu chodzi właśnie o pewien posłuch, o pewną możliwość zwracania uwagi sobie i innym. To tym większe szanse, że nawet jeśli nastąpi najgorsze, to my obsłużymy własną śmierć. To znaczy obsłużymy te sytuacje, w których już nie będziemy mogli niczego dla siebie i dla innych zrobić. To jest taki proces. Kiedyś pewien czeski teolog podziemny w latach najgorszych dla Kościoła i teologii i religii w Czechach napisał taką książkę, napisał taki esej Modus Moriendi Ecclesiae. To było nawiązanie do słów arcybiskupa Kasauriego, który powiedział, że w Polsce jeszcze chodzi o modus vivendi, a w Czechach już tylko o modus moriendi. I on napisał właśnie o tym, jak należy obsłużyć katastrofę umierania, rozpadu, zniszczenia i tego, że za chwilę ich nie będzie. Jakby tak zostało, jak było wtedy, w tych latach 80., to by aktywnych katolików nie było już dzisiaj w ogóle w Czechach. To zostawmy, czy to się udało, czy się nie udało i jak wygląda obecnie, ale ten pomysł, modus moriendi, nauczyć się umierać, także jeśli to nie jest umieranie w najbliższym horyzoncie, tylko ograniczenie naszych możliwości, odebranie nam pewnych elementów komfortu życiowego i tak dalej, i tak dalej. To może tyle. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do ostatniej tury, po której nastąpią ewentualnie krótkie komentarze, polemiki, dyskusje. Być może pojawią się też pytania tych naszych widzów. Tą ostatnią turę, czyli co robić, jak z tego wyjść, czy są jakieś nadzieje, czy są jakieś szanse, zaczniemy może od profesora Czaplińskiego. Przemku, ty jesteś znany między innymi z tego, że kiedyś wykrzyknąłeś królestwo za narrację. No właśnie, czy mamy narrację, czy mamy opowieści? Mówiłeś o dystopii Margaret Atwood, a czy mamy utopię?
czy w wieku XXI mamy jakieś utopie, jakieś próby tworzenia narracji pozytywnych, pokazujących przyszłość świata no, w jaśniejszych barwach niż te, o których tutaj mówimy, bo twoja perspektywa tego oceanu, który nas zalewa i coraz mniejszy wierzchołek wystaje i na tym wierzchołku siedzi coraz mniej bogatych ludzi, no nie jest nadmiernie optymistyczna. Nie jest optymistyczna, ale wydaje mi się, jest trzeźwa. Tak? To jest właśnie to, co widzimy wokół siebie. Wydaje się, że odpowiedź jest zarazem dość prosta i trudna. Prosta w tym sensie, że im gorsze warunki urządzamy tej planecie, im większe zło jej wyrządzamy, im bardziej ją zatruwamy, im bardziej powiększa się nasz dług ten ekologiczny w stosunku do planety, tym bardziej najprostsze środki wydawałyby się najbardziej konieczne, tak? A mianowicie chodzi o zmianę tego, co jest naszą codziennością. Codzienność nasza to to, co jemy, to nasze zwyczaje konsumpcyjne, nasze zwyczaje komunikacyjne, to w co się ubieramy, to jak spędzamy wakacje, to jak, czym przemieszczamy się na te wakacje, prawda? W pewnym sensie uświadomienie sobie, że nie jesteśmy sami, my ludzie nie jesteśmy sami, następuje oczywiście w takim zawstydzającym kontekście grozy, katastrofy, nadchodzącej katastrofy albo kryzysu, ale to tylko dlatego, że my byliśmy, tak pozwalaliśmy sobie przez tych kilka ostatnich tysięcy lat na taki świński egoizm, przepraszam świnie za to, że wykorzystuję jej imię własne. Tak? Ten świński egoizm polegał na tym, że ludzie urządzali świat dla siebie. Tak? W związku z tym to, co nadchodzi, nie jest końcem świata, który znamy. Jest końcem świata, w którym my moglibyśmy siebie lubić, ponieważ nie będziemy już mogli powiedzieć, że przetrwaliśmy i udało się, przynajmniej tak nam to grozi, tak? Nie będziemy mogli powiedzieć, że przetrwaliśmy i udało nam się odsłużyć to bardzo piękne, co podpowiedział nam Tomasz Polak, udało nam się odsłużyć śmierć własną i zużycie planety, które spowodowaliśmy własnym życiem. Więc te najprostsze środki są na podorędziu. Żryj mniej i żryj inaczej, prawda? Jak mówią dość brutalnie dietetycy. Inaczej podróżuj. Wybieraj raczej środki komunikacji publicznej niż własny samochód. Jeżeli musisz, jeżeli jedziesz dalej, to raczej pociąg niż samolot i tak dalej, i tak dalej. Jednakże sprawy zaszły tak daleko, że aby owa zwyczajność mogła zostać zmieniona, bo nam jest w niej dobrze, aby owa zwyczajność mogła ulec zmianie, to ludzkość musi niestety, i to wynika z literatury pięknej, ludzkość musi przejść właśnie najpierw przez ową bramę, czy wąską furtkę katastrofy. Tak w bardzo wielu tekstach to się pojawia, że tak naprawdę świat, który będzie odbudowywany po katastrofie, będzie w gruncie rzeczy przypominał ten, o którym dzisiaj mówią ekolodzy. To znaczy będzie światem o wiele bardziej uproszczonym. Światem z wyboru, raczej wegetariańskim czy wegańskim niż mięsożernym i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że nic innego nie jest w stanie nas zmusić do tego, żeby zmienić swoje zwyczaje żywieniowe, swoje zwyczaje komunikacyjne, transportowe i tak dalej, i tak dalej. Nic nie jest w stanie nas zmusić do tego poza katastrofą. We wspomnianej przeze mnie trylogii Margaret Atwood, Mad Adam jest właśnie to. Najpierw następuje katastrofa, a później następuje stworzenie ludzkości, czy odtworzenie ludzkości na zupełnie prostej podstawie, to znaczy właśnie takiej, że jesteśmy nie sami, nie żyjemy sami na tej planecie. Więc pytanie zdaje się brzmi tak, czy ową prostotę rozwiązań da się przyjąć i rozpowszechnić bez katastrofy i lub przemocy.
bo to jest ten drugi problem, który wyłania się zarówno z refleksji socjologicznej, jak i politologicznej, jak i z tekstów literackich. A mianowicie dałoby się zaprowadzić ten nowy ład, zanim ludzie zgodziliby się, zanim wypracowaliby sobie konsensus, a mianowicie dałoby się go zaprowadzić za cenę przemocy. Urządzając światy społeczne tak, abyśmy mieli bardzo określoną dawkę energii do zużycia, określoną dawkę wody do zużycia i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wprowadzając rozmaite formy straży obywatelskiej, która będzie kontrolowała to i tak dalej. Tak? Wydaje się, że czekanie na dobrowolne przejście ludzkości od aktualnego stanu do tego stanu postkatastroficznego jest najlepszą drogą prowadzącą właśnie do tego zwycięstwa egoistów, to znaczy tych, których będzie stać na przeżycie końca świata. Natomiast te dwie inne ścieżki są już dużo gorsze. Tak? Ta pierwsza to jest właśnie reżim. Reżim, który jest konieczny, ponieważ ludzkość dobrowolnie nie odda tego, co ma. Tak? W świętej pamięci profesor Ziomek mawiał, człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego. No tak, rzeczywiście. Najtrudniej nam oddać to, w czym nam jest wygodnie. Świat nie umiera tak naprawdę dla ludzkich potrzeb, tylko dla ludzkich wygód. Tak? Te ogromne ilości zanieczyszczeń, które idą w świat, te ogromne ilości mięsa, które są spożywane, nie odpowiadają tak naprawdę ludzkim potrzebom. One odpowiadają ludzkiemu smakowi i ludzkim wygodom. Więc jeśli nie będzie dobrowolnej zmiany, no to zostaje właśnie ta ścieżka, która może być ta furtka, która może być jedna albo dwie. Ta pierwsza to jest najpierw katastrofa i to katastrofa, która całkowicie zdestruuje istniejące podstawy życia i zmusi nas niejako do tego, żeby na innych zasadach odtworzyć to życie, albo ścieżka druga to jest bez katastrofy przemoc. Tak? Taka przemoc zinstytucjonalizowana, wpisana w konstytucję, wpisana w kodeksy. I teraz, czy jest jakaś nadzieja? To już ostatnia kwestia. Czy jest jakaś nadzieja? Ona chyba jednak pojawia się tam, gdzie w różnych obszarach, w różnych regionach świata, w różnych państwach przyznaje się prawa obywatelskie tak zwanym nieosobowym podmiotom prawa. Czyli na przykład rzece. To jest cudowna decyzja, wspaniała decyzja, która została podjęta w zeszłym roku w Kanadzie. Rzece przyznano osobowość prawną. Od tej pory zanieczyszczenie tej rzeki jest traktowane jako wykroczenie. O różnym stopniu oczywiście karalności. To może być grzywna, to może być areszt, to może być praca, to mogą być prace społeczne. Podmiotowością prawną zostały również opatrzone, zostały w nią wyposażone delfiny. Zmierza się do tego, żeby podmiotami prawa zostały małpy człowiekokształtne. Więc istnieją środki prawne, które wchodzą pomiędzy to, co nam grozi, czyli katastrofę, bądź egoistyczne zwycięstwo silniejszych i bogatszych i ewentualną przemoc. Tak? Tym rozwiązaniem jest nie zawsze konsensualna, nie zawsze akceptowana przez całe społeczeństwo, ale mająca wystarczająco duże poparcie dla zwycięstwa decyzja o przyznawaniu praw obywatelskich nieosobowym podmiotom prawa, czyli częścią środowiska naturalnego. Co to oznacza? Że tak naprawdę jakimś pokojowym rozwiązaniem jest zmiana ustroju. Chodzi o demokrację, w której nastąpiłaby zmiana postrzegania członków republiki. W tej odmienionej demokracji musielibyśmy uznać, że nie można ustanowić obywatelstwa, ograniczając się wyłącznie do ludzi. W związku z tym powinniśmy rozszerzyć to obywatelstwo na całe środowisko naturalne, a więc na sferę wód, roślinności, zwierząt, tak? Na królestwa zwierząt. I dalej oczywiście musielibyśmy zadecydować o wprowadzeniu do parlamentu ich przedstawicieli, którzy nie mogliby być członkami partii politycznych. I to jest
pewien pomysł na zmianę demokracji. Widzimy już dzisiaj, że wraz z postępującym kryzysem i nasilającym się egoizmem, już kończę, demokracja również przeżywa swój ogromny kryzys, ponieważ zmierza ku autorytaryzmowi. Otóż jak sądzę, powinniśmy sobie uświadomić jedno, nie da się dzisiaj uratować demokracji, nie uwzględniając środowiska naturalnego i nie da się ochronić planety, nie zmieniając demokracji. Dziękuję uprzejmie. To ogromne wyzwania. No właśnie, trudno aż komentować. Może poproszę panią profesor Matuszczak, bo tutaj w wystąpieniu profesora Czaplińskiego też był ten wątek, może nie jako najważniejszy, ale jednak samoograniczania się, jak chodzi o potrzeby konsumpcyjne, i tu z reguły mówimy w imieniu cywilizacji zachodniej. Była mowa o ograniczeniu lotów samolotowych, no ale mamy klasę średnią Chin i Indii, każda z nich równa mniej więcej populacji europejskiej i każda z nich też by chciała, Przemku, zobaczyć Paryż i Rzym. Czy przedstawiciele tych klas też by chcieli zobaczyć Paryż i Rzym? No właśnie, i co tutaj, co w tej sytuacji może zaproponować ekonomia? Tak, na razie faktycznie. Ad vocem do pana profesora Czaplińskiego. Ja uważam, że faktycznie, jeżeli chodzi o te różne ścieżki, to mi najbliższa jest ta ścieżka, pan profesor powiedział, przemocy, zamordyzmu po prostu. Ale zamordyzmu ekonomicznego, bym powiedziała. Dlatego, że my z natury jesteśmy chytrzy, chciwi, egoistyczni. Każdy z nas taki po prostu jest, tak? Mamy oczywiście kilku altruistów może w swojej okolicy, ale jesteśmy chytrzy, chciwi, egoistyczni. I finał jest tego taki, że oczywiście kiedy robimy sobie dobrze, to nie jest tak, że robimy sobie, że suma części nie jest całością, mówiąc najkrócej. Jeżeli sobie każdy zrobi dobrze, to nie będzie dobrze dla wszystkich społecznie ogólnie. I uważam, że jedynym sposobem na to, żeby suma części była całością, jest zamordyzm ekonomiczny. Zachęty, mówimy ładnie, finansowe, tudzież kary. Państwo sobie wyobraźcie, to jeszcze do tego dociągnę, że wspólna polityka rolna, jedna z bardzo wielu polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej, mamy tych polityk przecież bardzo wiele, budżet na czas, który się właśnie skończył, 14-20, wynosił prawie 1 bln euro. Wspólna polityka rolna, jako jedna z bardzo wielu polityk, zajmowała 38% środków. I w tych 38% środków, najwięcej, żeby była jasność, mnóstwo środków było przeznaczonych na kwestie środowiskowe. Oczywiście pytanie o efekty tego działania. Do czego te środki były sprowadzone? Do tego, że mamy ideę. Chcemy równoważyć działania środowiskowe w zakresie rolnictwa, a wiemy, jakim emitentem jest rolnictwo, jak truje i tak dalej. I co robimy? I mówimy: rolniku, bądź świadomy, że twoje działania szkodzą bioróżnorodności i ptaszki nam wymordowujesz. Tylko mówimy tak: rolniku, jeżeli masz wielkie pole po horyzont i nasiejesz tam kukurydzy i będzie ci prosto twoim ciągnikiem tam jeździć, to my tobie mówimy. Zrób sobie pas krzaków 7-metrowy na twoim polu, tam będą mieszkały zające, króliki, jakieś inne dzikie ptaki, my ci za to zapłacimy, żebyś ty musiał ten pas zieleni, czy jakieś tam, nie wiem, oczko wodne objechać tym twoim ciągnikiem, bo stracisz czas i paliwo. My cię zachęcimy finansowo. I uważam, że dla mnie osobiście rozwiązaniem jedynym, faktycznie przynoszącym, póki co małe, ale przynoszącym pozytywne efekty, jest zamordyzm finansowy, ekonomiczny. Bo my jesteśmy, raz jeszcze mówię, chytrzy i chciwi. I to, że musimy być świadomi, oczywiście konsument, który jest najedzony, ma pełen brzuch i pełen portfel kasy, może mówić: no teraz jestem świadomy, że będę dbał o moje ptaszki. Zobaczcie państwo, ile krajów na świecie ma polityki środowiskowe. Takie właśnie. No ci, którzy są bogaci na jedzenie, mają pełne portfele. A taki, pan profesor wspomniał o Chińczyku, który chce zobaczyć Paryż. Chińczyk chce zjeść mięsa, bo ja też przez całe życie. Chcę polecieć samotem do Paryża. I kiedy spotykamy się na konferencjach światowych, kiedy mamy panele wspólne i mówimy o ekoefektywności, ja mówię: co wy do nas mówicie? Tylko industrialny sposób produkcji żywności. Dużo, dużo mięsa, dużo, nie wiem, awokado chcemy jeść. Jakie warzywa, jaka fasola? Wy sobie tą fasolę jedźcie, te strączki wszystkie. Więc myślę, że kwestia świadomości jest funkcją portfela i najedzonego brzucha. A jeszcze nawiążę tutaj w tej części do
tego, co może zatrzymać, bo takie było pytanie, jakie są szanse. I wspomniałam wcześniej, że ja gorąco wierzę w to, że jest część mechanizmów samoistnych w gospodarce, a część takich, które właśnie musimy pod instytucje podciągnąć. Ten zamordyzm to oczywiście rozwiązanie instytucjonalne. Chciałoby myśleć jakieś, powiedziałam, światowe pewnie, jakieś instytucje, które by to robiły, ale te mechanizmy. I nawiążę do tego, co dzisiaj już padło raz i drugi, czyli właśnie słynnych ustaleń Klubu Rzymskiego, czyli granic wzrostu 72 roku. Pamiętacie Państwo, że tam wizja katastrofy była bardzo bliska. To było 25-30 lat, kiedy nam się skończą wszystkie paliwa, metale i po prostu będzie koniec świata. Były zrobione symulacje, wszystko było świetnie wyliczone. I dlaczego to się nie stało? Adam Smith, ojciec ekonomii, się w grobie przewracał, który umarł lat temu 200 z kawałkiem, 30. Bo on mówił tak, no halo, jeżeli mamy taką sytuację, że nam się kończy, no to mechanizm jest prosty. Cena rośnie, popyt maleje i się robi nowa równowaga. Po drugie, kiedy się kończy, to mamy kolejne pieniądze, oczywiście prywatne, które poszukują, eksplorują kolejne jakieś obszary. A co też, co najważniejsze moim zdaniem, to co powiedziała na początku pani rektorka, że po pierwsze jakby moc naszego umysłu, ja też gorąco w nią wierzę, że pewna teoria, można powiedzieć, że teoria zasobów jest w pewnym sensie dynamiczna. Zasoby zmieniają się nie tylko w następstwie jakby odkrywania nowych złóż, ale przede wszystkim w następstwie pewnej jakby kwalifikacji nowych materiałów jako zasobów. Coś, co dzisiaj jest jakimś czymś, co mówimy sobie, no nie wiadomo, co z tym zrobić, może odpad. Jutro będzie jakimś zasobem, być może energetycznym, być może żywnościowym. Kończąc to, powiem tylko tyle, że byliśmy kiedyś, już parę lat temu ze studentami, w jednym z niemieckich centrów badawczych i tam nam pokazano, co można zrobić z ziemniaka. No my robimy generalnie w Polsce skrobię ziemniaczaną, no co tam można zrobić, jeszcze wódki trochę, nic więcej, tak? Niemcy nam pokazali, dżinsy można zrobić z ziemniaka. Całą masę różnych odżywek dla ludzi dorosłych, jakieś rzeczy, które są w aptekach. Więc powiedzmy sobie jasno, że my po prostu jeszcze nie wiemy, co my będziemy mogli zrobić z tym. I to się, jak powiedziałam, dzieje instytucjonalnie, jak powiedziałam, i przez, myślę, w dużej mierze moc naszego umysłu. Poza tym, tak kończąc trochę może optymistycznie jeszcze, tak jak powiedziałam na początku, katastrofa może być dla jednych no czymś strasznym, bo jak powiedzieliście Państwo, wojny, ludzie umierają, muszą migrować, ale pomyślmy sobie o tym, co, od czego zaczęła się ta debata dzisiaj między innymi. Mamy na horyzoncie konflikt wschodni. To jest tragedia oczywiście dla pojedynczych jednostek, ale gdyby spojrzeć na kwestie epidemii, wojen, kataklizmów, tym właśnie chociażby tej wojny, która jest na horyzoncie, to jest to też szansa. Jak sobie pomyślałam o tym, gdyby uchodźcy, którzy mają, prognozujemy, że będą uchodźcy, samorządy się na to szykują, dla rynku pracy polskiego to byłoby genialne. Dla naszego wzrostu gospodarczego byłoby to genialne. Ile rąk do pracy, których nam brakuje. I takim póki co optymistycznym na razie zakończam. Dziękuję. To tak umiarkowanie optymistyczne. Chyba dziękuję uprzejmie. Tutaj otrzymałem wiadomość, jeden z naszych widzów wyraża pełne poparcie dla postulatu upodmiotowienia czy nadania praw obywatelskich poza ludzkim podmiotom idei, którą no, tutaj u nas profesor Czapliński wyraził. Teraz poproszę może pana profesora Tomasza Polaka o odpowiedź na to pytanie, o to jak sobie poradzić z tymi zagrożeniami, jakie są szanse, czy tym wyjściem jest no, na przykład owo upodmiotowienie bytów poza ludzkich, czy odwoływanie się do samoświadomości, moralności, poczucia odpowiedzialności, czy niestety wyjścia dyktatorskie, nawet jeżeli to byłaby tylko dyktatura ekonomiczna, czyli w takiej wersji jednak trochę soft. Bardzo proszę. Ja trochę już odpowiedziałem w mojej poprzedniej wypowiedzi i do tego nawiążę. Wyjścia dyktatorskie, tak po prostu dyktatorskie na ostatnim miejscu, tylko w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, kiedy nie można inaczej pomóc sobie i innym, to ewentualnie jakieś formy przymusu są akceptowalne, natomiast to powinno być konsensualne. I główna praca powinna być właśnie nad tym konsensem. Ja się w pełni zgadzam, że te pomysły związane z podmiotowością istot pozaludzkich, tak jak mówił Przemysław Czepliński, to są kroki w bardzo dobrym kierunku. Takich może być więcej. I będzie ich więcej, jeśli będziemy wzmacniali szerzej, czy rozszerzali świadomość, że to są rzeczy ważne, że w ten sposób pomagamy nie tylko
jakiejś rzece czy jakimś zwierzętom, ale sobie też i całej naszej sytuacji. Główna rzecz to jest nauczenie się działania na możliwie wielu frontach, na wielu płaszczyznach. Musi to być po części działanie pragmatyczne, ale nie może być wyłącznie pragmatyczne. Musimy mieć pewien ideał działania przed sobą i pewne, nazwę to tak trochę może niezdarnie, humanistyczne wyobrażenia. Humanistyczne nie w sensie, że tylko ludzkie, ale właśnie takie, które obejmują całość istnienia, całość struktury, w której jesteśmy. Ramą są idee przekładane na pragmatyzm. To znaczy idee, które pozwalają wprowadzać nowe pomysły. Nie tylko takie poszczególne, pojedyncze pomysły, ale wiele możliwych nowych pomysłów. Im będzie więcej takich pragmatycznie podbudowanych idei, tym większe szanse dla nas wszystkich, łącznie z nieczłowieczymi uczestnikami naszego życia. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzieć. Nie musimy być tanio optymistyczni, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że stoimy przed bardzo trudnymi zadaniami, zwłaszcza w dziedzinie świadomości, w dziedzinie pokazania możliwych działań, podjęcia tych możliwych działań i przekonywania coraz większych rzesz ludzi do tych właśnie możliwych działań. Nie ma chyba innego wyjścia. I zobaczymy. Istotą jest przekładanie tego, co już wiemy, na możliwe działanie, ale jednak z zachowaniem pewnych kryteriów, przemoc na ostatnim miejscu. Działanie konsensualne, czy działanie w porozumieniu, działanie, w którym istotną rolę odgrywa rozwijanie wspólnej świadomości tego, co się z nami dzieje i co się może z nami stać, tak, jak najbardziej. Dziękuję uprzejmie. Zostawiłem specjalnie pana profesora Kundzewicza jako przedstawiciela najbardziej twardej i empirycznej nauki. Panie profesorze, z pańskich doświadczeń też obywatelskich przecież, nie tylko naukowych, przekonywania współobywateli do zagrożeń, czy polityków, co tu ma największe szanse? Czy jakaś oświecona dyktatura, czy konsensus, czy wykorzystywanie mechanizmów ekonomicznych, czy po prostu musimy sięgnąć, tak jak mówił profesor Czapliński, być może dna i dopiero wtedy się odbijemy? Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję. Może zacznę od sentencji filozoficznej. Tao Si. Jeżeli nie zmienisz kierunku, to dotrzesz tam, dokąd zmierzasz. Dokąd zmierzam? Do cieplejszego klimatu. Znacznie cieplejszego klimatu, ponieważ ludzkość emituje ciągle bardzo dużo dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Metanu, podtlenku azotu. Oczywiście tutaj chyba największą szansę widzę w mechanizmach ekonomicznych. Czyli można spowodować, żeby ludziom opłacało się postępować tak, jak jest dobrze, nie dla mnie, ale dla wszystkich, dla dobra wspólnego. Zmiana klimatu postępuje, ale system klimatyczny jest ciężki, inercyjny. To jest taka machina klimatyczna bardzo powolna, a więc nasze obecne działania i tak dadzą efekt dopiero kiedyś tam w przyszłości. Nic się nie dzieje natychmiast. Można spowolnić zmianę klimatu, skoro umówimy się, że wysoki wzrost poziomu morza nie jest dobry, ponieważ doprowadziłby do ogromnych perturbacji. Ludzie musieliby się przemieszczać w głąb lądów, a wiele małych wysp zniknęłoby w ogóle pod wodą. Miałem kiedyś okazję słyszeć ministra spraw zagranicznych Maledywów, który mieszka na wyspie o najwyższym punkcie 3 metry nad poziom morza.
no to jego wyspa będzie szybko już pod wodą. Na Pacyfiku są już wyspy całkowicie przesiedlone. Co prawda woda jeszcze nie podniosła tam się na stałe, ale powodzie sztormowe powodują, że fale przelewają się przez te nisko położone wyspy. A więc pytanie, co zrobić z emigrantami klimatycznymi? Pani profesor Matuszczak wspomniała o migrantach ukraińskich, o takiej perspektywie. Mowa jest o milionie albo kilku. No tak, ale emigrantów klimatycznych z Afryki będą setki milionów. Afryka będzie miała miliard ludzkości już nie tak w niezbyt odległej przyszłości. Musimy o tym myśleć. Trzeba przeciwdziałać zmianom klimatu, a więc redukować emisję gazów cieplarnianych. I tutaj z jednej strony ekonomia, kary, zachęty, a z drugiej narracja też jest bardzo, na pewno jest bardzo ważna. A więc szukamy współkorzyści. Wybierajmy takie rozwiązania, które są dobre dla klimatu, dla mojego portfela i dla mojego zdrowia. Wszystkim tym celom służy fakt, że poruszam się, jeśli to tylko możliwe, autobusem albo rowerem, albo idę pieszo. Nie jestem przywiązany do swojego samochodu, nie nadużywam go. To samo dotyczy diety. A więc bądźmy świadomymi konsumentami, wybierajmy takie rozwiązania, gdzie ślad węglowy i ślad wodny są niskie. A więc z jednej strony przeciwdziałanie zmianom klimatu, mówi się mitygacja. Ale z drugiej strony adaptacja, bo zmiany są nieuchronne. Trzeba się do nich adaptować. Więc te dwie ścieżki polityki klimatycznej są niezbędne. Przez długie lata osoby, które zajmowały się zmianami klimatu, uważały, że o adaptacji nie powinniśmy rozmawiać, bo to jest zdrada. Powinniśmy przeciwdziałać. Jeżeli zawracamy głowę ludziom, że można się adaptować, no to nie będą przeciwdziałać chętnie. No ale wiemy, że potrzebne jest i jedno, i drugie. I dlatego Unia Europejska jest pierwszym uczniem w światowej szkole, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu. Do roku 2030 55% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i polityka Fit for 55. Ale na billboardach i na korespondencji, którą dostajemy od zakładów energetycznych, czytamy, że Unia niedobra, że 60% to jest bzdura, to nie tak. Tym niemniej myślę, że część odbiorców kupuje tę narrację, niestety. Nauka, która jest moją dziedziną, bez tego elementu, bardzo ważnego elementu nauk społecznych. Przeciwdziałanie, adaptacja i to są te dwie ścieżki. Jeśli będziemy skuteczni w przeciwdziałaniu i w adaptacji, to straty będą niskie. A więc jest taki trade-off, czyli możemy oszczędzić trochę na mitygacji, ale wtedy będziemy musieli dużo więcej wydać na adaptacji, a strat nie unikniemy. I światowe społeczeństwo werbalnie zgadza się, że trzeba chronić klimat. W roku 2015 podpisano takie porozumienie paryskie, które stwierdza, że byłoby dobrze ograniczyć ocieplenie do poniżej 2 stopni, a najlepiej do 1,5. No tyle, że to by było bardzo drogie. I kiedy wielcy tego świata wrócili do swoich krajów i dali zadanie swoim specjalistom, żeby policzyli, co my możemy zrobić, to wyszło na to, że 2 stopnie to jest hura optymizm. Kraje nie są gotowe do aż tak wielkich redukcji. Raczej byłoby to 3 albo jeszcze więcej stopni. Wydaje mi się, nawiązując bezpośrednio do pytania, który postawił mi pan profesor Podemski, styk, interfejs między nauką a polityką jest bardzo, uważam, bardzo niezadowalający. Dla rządzących, i to nie tylko dotyczy Polski, priorytetem są słupki poparcia.
a nie rozwiązanie problemu. A więc redukują ryzyko obniżenia słupków poparcia. A mniej ważne jest zredukowanie ryzyka negatywnych konsekwencji ekstremów powodziowych. Mam takie wrażenie. Czyli uważam to za fałszywą priorytetyzację. Potęga umysłu ludzkiego jest bardzo wielka. I nawet jeśli może trochę katastroficznie przez moment zabrzmiały moje słowa o wzroście poziomu morza, to już jest pomysł, co zrobić, żeby nie zalało Helu ani żuła. No, trzeba postawić zaporę. Pytanie gdzie? Może przez cieśniny duńskie, a może, i to jest takie ambitniejsze, przez kanał La Manche, później ze Szkocji do wysp i później przez Morze Norweskie do Norwegii. Już jest nawet kosztorys. Kosztowałoby to trochę ponad 500 miliardów euro. Oczywiście to jest niedoszacowanie, ale teoretycznie jest to wykonalne i pewnie w zasięgu finansowym. Tylko co z tego wynika? Gdyby taka zapora puściła, to by dopiero była apokalipsa. Dziesiątki milionów ludzi, którzy żyją w nisko położonych miejscach, na przykład 20 metrów nad poziom morza, to by było za kilkaset lat czy za tysiąc lat i to by mogło być już nisko. Tacy ludzie byliby śmiertelnie zagrożeni. Także moja może ostatni apel. Głos fałszywych proroków rozbrzmiewa w przestrzeni publicznej. Obserwujemy atmosferę nieufności i ciemnogród panoszy się bezlitośnie. Takie jest moje zdanie. Walka prawdy z fałszem czy z postprawdą jest daleka, moim zdaniem, daleka od wygrania prawdy. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, generalnie staramy się, żeby nasze debaty nie przekraczały tej normy półtora godzinnej wykładowej, ale oczywiście nigdy nam się to nie udało, ale i tym razem też na pewno się nie uda, ale jest prośba generalnie, żeby to nie było żebyśmy nie doszli do tych dwóch godzin, czyli mamy może 2-3 minuty jeszcze dla każdego z Państwa. Nie wiem, czy macie Państwo, czy ktoś z Państwa się zgłasza jako pierwszy, czy po prostu bardzo proszę, mamy już zgłoszenia. Bardzo proszę, Tomaszu, byłeś pierwszy chyba. Nawet jedyny, tylko ja Cię widzę też przy profesorze Kurdzewiczu dobrze. Ja zacznę nie od swoich uwag, tylko od pytania, które postawił profesor Kazimierz Przyszywkowski, który śledzi debatę, ale nie mógł tego wpisać w czacie. Jego pytanie brzmi, czy sztuczna inteligencja może być końcem historii i w konsekwencji końcem świata? To jest pytanie na tle lektury autobiografii Elona Muska. To tak stawiam to pytanie w jego imieniu. Natomiast ze swojej strony dopowiem tylko tyle, że zawsze jest coś do uratowania. I także nawet apokalipsę trzeba będzie obsłużyć, ale na razie mamy do obsługiwania te pogarszające się warunki życia, nasze własne i innych. I to właśnie powinniśmy robić, możliwie szukając wspólników w tym działaniu, to znaczy tworząc społeczności, które będą działały nie tylko na własną rękę pojedynczych osób. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę kolejnego uczestnika czy uczestniczkę. Tutaj pani prowadziła polemikę właśnie. Bo to właśnie może właśnie jeszcze może ujawnię. Zamordyzmu. Tak, dlatego że myślę, że mam bardzo wiele przykładów takich mikroekonomicznych, gdzie jest konkretny producent, który mówi tak, Ja jestem świadomy, że to jest złe, ale ja muszę mieć dochód. Jeżeli mnie nie zmotywujesz pewnymi narzędziami konkretnymi do tego, żeby mój dochód został chociaż utrzymany, a nie pogorszony, ja mogę mniej sypać nawozów, mogę robić to coś inaczej, mogę robić coś jeszcze w sposób taki, że będzie dobre środowiskowo, ale ja nie mogę mieć gorszego dochodu, nie mogę go stracić. Więc my widzimy taką politykę
No właśnie, w Unii Europejskiej, która jest właściwie pierwszym uczniem na świecie, który pokazuje, jak to robić, taką, która mówi o tym nam, że takie wprowadzajmy, raz jeszcze mówię, działania, które służą ogółowi, ale nie uszczuplają portfela producenta. Mówię, producenta rolnego czy innego. On musi mieć kompensatę tego, że będzie chciał działać prośrodowiskowo. I oczywiście zgadzam się absolutnie w całej rozciągłości z kwestią świadomości, tego, żeby w przestrzeni publicznej o tym mówić, edukować dzieci w szkole. One są lepiej wyedukowane niż my lat temu, ileś tam dziesiąt, ale muszą być narzędzia ekonomiczne. Jeżeli to mi się nie opłaci, zobaczcie Państwo, tak jak napisałam na czacie, co z tego, że będę miała tańszą energię z węgla, jeżeli wiem, że lepsze są OZE, wiatrak i fotowoltaika. Ale to jest potwornie dla mnie drogie. Co z tego, że ja zmienię kopciucha na jakiś super piec, a rachunek za gaz potem? Musi być element ekonomiczny. Człowiek, powiedziałam raz jeszcze, jest chytry, chciwy i musi widzieć, że w portfelu mu się nie pogarsza, a najlepiej poprawia. I tych programów, które, jak powiedziałam, zaproponowała Unia Europejska w ramach środowiskowych, jest bardzo wiele. Efektywność jest do dyskusji oczywiście, ale wierzę, że to idzie w dobrym kierunku i jest to przykład jakiś wzorcowy, powiedziałabym wręcz, także dla świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie, Przemku, ty już po pierwszej turze się zgłaszałeś, także mam nadzieję, że podtrzymujesz. Nie, ja już się chyba nagadałem dość, a też i nasłuchałem się wystarczająco wiele, więc bardzo dziękuję, przekazuję głos następnym. Panie profesorze. Może w takim razie jedno zdanie dosłownie na troszeczkę lżejszą nutę. Kilka osób nawiązywało do nieosobowych podmiotów prawa. Chodziło o rzeki. No więc takie życzenie wyrażę na koniec. To jest stara w ogóle idea. Te uosobienie rzek. Wołga, Wołga, mać Radnaja. Żeby tak zostało. Żeby to nie był Dniestr. Dziękuję. Panie profesorze, dziękujemy, podzielamy emocje pana profesora. Wszyscy chyba. Szanowni Państwo, to była naprawdę pasjonująca dyskusja. Bardzo bym chciał, żeby ona była raczej początkiem, a nie końcem dalszej wymiany poglądów. I wiem, że ona będzie, po pierwsze, była oglądana, nie potrafię powiedzieć przez ile osób w tej chwili. Będzie dostępna na kanale YouTube obu uczelni, a także będzie, tutaj Małgosia Rybczyńska wie, bo ja zapomniałem nazwę, ale będzie w skróconej postaci takiej półgodzinnej pigułki na jeszcze jakimś innym kanale uniwersyteckim, którego, tak jak mówię, nazwa mi się nie utrwaliła jeszcze, tak? W każdym razie, jeżeli Państwo chcecie polecić komuś tą debatę, a myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że warto. Przypominam, 29, gdyby tytuł się zgubił, to warto po prostu przypomnieć tą nazwę i gdzieś każdy z potencjalnie chętnych uczestników może obejrzeć. Wszystkie 29 debat jest zresztą obecnych na stronach uczelni. Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo, za naprawdę pasjonujące wypowiedzi, fantastyczne. I przyznaję, że bardzo się bałem tej dyskusji tak wielodyscyplinarnej, no przecież sam nie ogarniałem tej tematyki tak naprawdę, ale jakoś to się nam po prostu, dzięki Państwu, wszystko niesamowicie dobrze udało. No i teraz pewno przejdziemy do telewizorów i mam nadzieję, że nie zobaczymy, że wydarzyło się to, czego tak bardzo się wszyscy razem z profesorem Kundzewiczem obawiamy i ciągle żywimy jakoś resztkę nadziei, że wywiad amerykański nie jest taki doskonały jednak. Chciałem też powiedzieć, że następna debata odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym, też w tej samej postaci. Profesor Kowalski proponuje temat resilience, czyli
adaptacji czy zdolności adaptacyjnych systemu. Raczej chodzi o system, jakim jest no, Rzeczpospolita obecna i jej jakby obecność w świecie rozmaitych zagrożeń. Także pewno będziemy trochę w podobnych klimatach, tylko bardziej, no, mieliśmy wyjątkowo globalną dyskusję, unikaliśmy prawie, że jakichś takich odniesień lokalnych i może bardzo dobrze następna dyskusja będzie dotyczyła pewno problematyki trochę już bardziej lokalnej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia, za fantastyczne wypowiedzi, za ogromną dyscyplinę wypowiedzi, bo ja bardzo nie lubię przeszkadzać, a nie byłem do tego zmuszony. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dzięki.